Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis. Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald Traugut. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko, co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem. A wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał. Nie tutaj zgorzał, nie w tej mogile śpi, kędyś daleko, ale wówczas na czele chówcu tego na tę polanę przyszedł i patrzałyśmy na niego my, drzewa. Porazy wiele w czasach dalekich spod głazu niepowoli, który tę ziemię tłoczył, wzbijał się był słup ognisty ku obiecanej krainie wolności, wiodący i gromady ludzi za nim szły. Wzbił się i teraz. Widziałyśmy jego czarnowłosą głowę z oczyma myśliciela i uśmiechem dziecka. Oczy miał mądre, smutne. Podobno bratem bliźniaczym mądrości bywał ludzi smutek, a śmiech świeży, perłowy, z kroplą słodyczy dziecięcej albo niewieściej. Przez czoło śniade palec tragicznych przeznaczeń wcześnie przeciągnął mu zmarszczkę surową, niekiedy aż groźną. I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem, jak stał, dzwoniący, rozkazujący, niekiedy aż groźnym.